No witam serdecznie, słuchajcie. Są już, że tak powiem, wyniki, co robić z tą starą Vermoną. I trochę, że tak powiem, żeście mnie zaskoczyli. Nawet bardzo. Zdradzę wam tak. 21 komentarzy pod filmem tym ostatnim właśnie z Vermony było za przeróbką. 21. I teraz zanim powiem, ile było za doprowadzeniem tego do oryginału, to może pokażę, jak to wygląda, nie? Wewnątrz. To może troszeczkę sobie zbliżymy tą kamerkę. I no cóż, no stary KD, jakieś ruskie chyba nawet tranzystory, no ale tutaj odkręcony jest radiator od innego tranzystora, zobaczcie tam w środku, nie wiem czy tu będzie widać czy nie, zobaczymy. Takie to są rezystory emiterowe, te sprężyny. To są rezystory emiterowe. Reszta jest, tak jak ktoś tutaj napisał w komentarzu, NRD. Jedyne co mi się podoba wykonanie, bo już tutaj ktoś robił to i kondensatory są wymienione tutaj w... Moment. O. W przedwzmacniaczach. Widać, że ktoś już to odnowił, to płyteczki troszeczkę. To właśnie to się podobają mi te preampy, że są tak fajnie dosyć wykonane. One tutaj jeszcze mają, no ktoś się postarał, że tak powiem, z tymi kondensatorkami. O, tutaj będzie może trochę lepiej widać teraz ten. Korektor do basu, płytka korektora, płytka limitera, to praktycznie to jest taka sama płytka jak, o tutaj, to jest ta płytka, jak w tej Vermonce 10, w Regencie 1060, nie? No i co? Tutaj patrzę, jeszcze są po dwa do zrobienia, że tak powiem, można sobie to przerobić, dostawić jeszcze po dwa tranzystory i wtedy ona by grała na dwóch czteromowych kolumnach, nie? Dwa razy mocniejszy, że tak powiem, chyba żeby trafo nie przerobiło, ale myślę, że przerobi. Stary mostek, bodajże to już nie jest selenoid, ale wygląda podobnie, tutaj siedzi, o, tam siedzi. Mostek prostowniczy, bodajże chyba tylko 4 ampery. Praktycznie rzecz mówiąc, kondensatory, mostek do wymiany na dzień dobry. Czy odnawiamy, czy nie, czy przerabiamy. No trafo to standardowe, to, no więc niż tam 160 czy tam 200 watów to nie ma. KD 503, tak? KD503. To akurat z tym to nie ma problemu. Tranzystorów takich to u mnie pod dostatki, może jeszcze ze 20 sztuk. Jeden osób jest za przeróbką w klasie D i wcale, żebym tam ktoś też napisał jakiś komentarz, że jeśli to ma tylko głośno grać, to może być przeróbka, to nie wiem jak to rozumieć. Tamte wzmacniacze w klasie D, one mają naprawdę bardzo ładne brzmienie i to nie jest wcale jakaś tam lipa ściema, że o jak to w klasie D i może mieć ładne brzmienie. No może mieć, no normalnie pasmo przenoszenia akustyczne ma pełne, także 20 kHz bez żadnego problemu przenosi, 2 Hz też bez żadnego problemu przenosi, no bo to jest praktycznie PWM. 2 Hz
nie mielisz tam 20 Hz bas. Potrafi 2 Hz przenieść. Jak to ktoś kiedyś powiedział, w klasie D są to wzmacniacze przyszłości, no. No to teraz wam powiem tak, 21 osób było za przeróbką, a 22 osoby było za pozostawieniem do oryginału. Reszty komentarzy po prostu nie liczę, bo nie było na temat. Nie było napisane, że oryginał, tylko jeśli tamte koszty przekraczają na przykład, to można przerobić, a jeśli nie, to zostawić w oryginale. No to taki komentarz to tam do niczego mi to nie był potrzebny, nie był brany pod uwagę. I wychodzi na to, że jednym głosem będziemy je odnawiać do oryginału. Powiem tak. Albo nic nie będę mówił, bo nie obrażę, no po prostu niektórych. Patrzcie, tu jeszcze można uzupełnić ten korektor o raz, dwa, o trzy suwaki. Bo on jest w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem suwaków ma, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tylko w tym, że tego jednego nie ma. Dodać jeszcze 3, to 10. No i sumy nie ma też suwaka urwany. Słuchajcie, no i nie wiem co dalej. Jeśli to odnawiać do oryginału, dobra, po prostu będziemy odnawiać do oryginału, no. W niedalekiej przyszłości, bo na razie jest sporo innych prac. Pozdrawiam.